Dobra. Okej, kontynuujemy zabawę w kościele jesteśmy. Jesteśmy w Zawalił się tu kościele. za nami przejście, więc Na roratach. ten demon nam tu nie wejdzie. Mam Nie powinien. nadzieję. Mamy jakieś dwoje drzwi, nie wiem, idę na prawo. A tą księgę można przeczytać? Nie. No właśnie nie, bo chciałam spróbować Jezus. Jakiś Jesus. Wiesz co, poszedłem sobie na prawo. Ja też. Dobra. I tutaj apteczka i kartka. Dobrze. One się tak wyróżniają od pozostałych, jak gdzieś tam są rozrzucone po domu, wiesz? Zauważyłam. Dzisiaj odkryłem, że Mary i dzieci odkryłem, że są chore, tak? Tak. No. Wezwaliśmy lekarza, ale nie potrafił stwierdzić, na co chorują. Tak. Robert został w swoim laboratorium i to laboratorium jest w takim cudzysłowie. Pozostaje w swoim laboratorium przez cały czas. Po dziś dzień nie wiem, co no on tam właśnie. Robi, tak? Co on tam robi? Czyli widzisz, jakieś laboratorium coś, cholerne. Coś, tak. Anyway. Eksperymenty zaczyna się robić będą. Z tego Resident Evil. Troszkę. Tu jest jakaś krata i kolejne drzwi na końcu. Wszystko tutaj jest. Silent Hill, Resident Evil i jeszcze Outlast. Tak, i Outlast. Ale wszystko to, co lubię, ci powiem. Tak, wszystko tak. To, co lubię. Ja, tu jest jakiś rożek, idę tam. A, nie można. Chociaż. Mógłby tak wzdłuż ściany tak iść? Nie. Ale wiesz co, da się. No da się, da się, tylko się jakoś tak... I jest dźwignia. Leciutko się zacinam, no. Rola zrób sobie. Dobrze, dobrze. Ale co ta dźwignia zrobiła? A może tą kratę właśnie? Aha. Zobaczymy. Nie. Zresztą za kratą i tak są te... pudła. No właśnie, pudła chyba, tak? Widziałem to. Tak. No to dobra, to idziemy w tą drugą ścieżkę. Tak. Drugie drzwi, znaczy się. Ale wiesz co? Tu była krata i ona się otworzyła. Ale to najpierw wchodzę tutaj do pomieszczeń. Mnie te pomieszczenia interesują. O Jezu! Kurde, co to jest? Da się potem wejść? Nie. A to dziwne. Ale tu to drzewo to jest, od drugiej strony jak wskoczysz, to jest pochodnia do zebrania. O kurde. No. I teraz nie wiem gdzie. I co z tą pochodnią? Ja jeszcze na wprost idę. No, idę na wprost jeszcze. Można tutaj ją gdzieś odpalić? Nie. No dobra, na razie sobie to rzucę. Mam nadzieję, że to mi nie zniknie. Ale tu można pod... Kurde, nie wiem, co ona powiedziała. Nie usłyszałam. Coś is here, ale kurde, co, to nie wiem. Że może ktoś tutaj jest, w sensie, że wiesz, ogień jest od rozpalony. Może. Wiesz, o co chodzi? No to ja sobie to podpalę już w razie, ale nie wiem jeszcze, co będziemy musieli podpalić. Może kartony? Bo tam widziałem kartony. O Jezu, zablokowałam się. Ja. Powiem ci, że... Ten kostum. No. Co można by było tu podpalić? Ale idziemy przez te no to kraty. Idziemy do jak przez tę kratę może trzeba iść, wiesz? Przez te kraty, tu jest jakieś przejście dalej. Aha, tu, tak, dobra. Tak, jeszcze deski te widzę, deski. Jak, no, 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 jak no, no. W czwóreczce. Tam jest apteczka. Obok. Co tak długo? Dobra, zabiorę sobie tą apteczkę przy okazji. No dobra, dobra. Jezus, aż się boję. Są tu drzwi. Na razie wiesz co, są zamknięte, więc póki są zamknięte, jesteśmy bezpieczni. No ale niestety trzeba je... Znaczy, coś czuję, że prędzej czy później tak się dostaniemy do tego laboratorium. Nie podoba mi się już ta melodia. No bo już muzyczka jest. Czekaj, ten jest rożek. Albo przez rożek, albo... tu jest jakaś jakby
Tą skrzynię można przesunąć, tylko że ona nie chce jej, bo... No ona nie chce. To dobra, ja idę rożek, nie wiem. Ja poszłam na prawo. Aha. Ale zaraz pójdę za rożek. I na prawo jak pójdziesz, to jest ta skrzynia, więc przypuszczam, że trzeba ją... Tak, a tutaj gdzie ja rożek, to no. Potrzebujemy bezpiecznika, takiego aha. Samego, tego żółtego takiego. To ja tutaj odsunę tą skrzynię i zobaczymy, o co tu teraz z tym chodzi. Może za nią jest jakieś przejście, nie? Albo... No właśnie chcę zobaczyć. Tak, jest za nią przejście. Nic tu chyba więcej nie było, nie? Tu jest jakieś... Ach, Jezus, muszę zrobić cięcie. Się przestraszyłam, jest Maria. Cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem. To nie był zombie. Wystraszyłam. O Boże! Czekaj. Jezu, co to jest? Co, otworzyłaś drzwi? Nie. Zobacz, przeszłam tam przez te otwarte, ale nie, to nie atakuje. Zobacz, co to kuźwa jest. Pokaż. Jeżeli nas to będzie gonić, to się zesram w majtki. Ja myślę, że będzie. Ale to co, cofamy się i najpierw te drzwi otwieramy tam? Te drzwi, to jest jakiś robot. Dobra. Chyba, mam nadzieję. Kupa nie mięsa. Wygląda. On trochę wygląda jak z takiego, to tak jak grasz w Mroczną Alicję, to on mi tego Mrocznego Stracha na wróble z Krainy Oz przypomina. Aha, no nie przyjrzałem się aż tak, ale... O Jezu, to jest jakaś klapa, to ja nie wiem, czy to tu... No ja otwieram tą klapę, biorę te flary, a czekaj, a tu jeszcze coś... Po drodze nic nie było, bo to było jeszcze jakieś przejście. Prawda. Nie, stąd przyszliśmy. Dobra. Schodzimy tam? No chyba tak, nie? Ja się tam nie rozejrzałam, tam jeszcze. Kurde, kolejne drzwi, 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 drzwi. O, nie podoba mi się. Tam jest jakieś zejście w dół. Tu jakiś łogień. Czekaj, tu jest zaworek, Boże, ale to nic tak... nie daje. Tu są trumny. Tu jest dźwignia. Co ona robi? Pewnie ja znowu będę testował najgorsze. Nie. Wiesz co, właśnie mogła się ta krata z tym ćwokiem otworzyć. Obawiam się, że tak właśnie będzie. Jeszcze schodzę tutaj na dół, gdzie są te... No też. Kody. Czekaj, bo tutaj... To jest jakaś... Za bluszczem. Jest... No. O jest. Rożek. Ale nie, nie zawiesiła się nawet. Aha, bo to tak trzeba zejść. Trzeba tyłem chyba. Nie, to jest pod kątem. Jak to przejść? Opuszcza się. Ona się opuszcza na tym? Znaczy się, to trzeba trochę pod kątem zejść w dół i dopiero się opuszcza. Kurde. A, to jest sekret. Aha. Zaraz zobaczę, ile już mamy, bo nie nadążam. Chyba dwa dopiero. Tak? No to... Tak, dwa. Dwa z czterech. No to może jesteśmy już w połowie gry? Z czterech. O, Jesus. Teraz wyjść z tego sekretu? Jak ja mam stąd wyjść? Możesz się podciągnąć do góry? Możesz, tak. Normalnie. Znaczy się, no musisz użyć tego tak jak zawsze, jak do tak, dziury tak. Się... Mhm, dobrze, mam to. Ja już nie ogarniam tych pomieszczeń, przysięgam. Otworzyłam tu teraz te drzwi i ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. To jest jakieś chyba nowe pomieszczenie. To jest, słuchaj, nowe pomieszczenie, tylko teraz co, tutaj na dół można zejść. Ogólnie, czy półki można przeglądać? Myśmy tak sprawdzali, nie? Ja chyba na samym początku w kuchni, jak byliśmy gdzie tam, to sprawdzałam i ona nie chciała. Po schodkach wlazłaś poszedłeś do góry? Tam dołem? Nie, no, czekaj, a ty poszedłeś po schodkach. Dołem? Nie, do schodka, do schodki. I tutaj skrzynia jest. Wyciągamy ją? No, wyciągam ją. A tam dalej byłeś? Nie, nie, jeszcze nie. Nie, nie wiem, czy my do...
To jest apteczka jeszcze, nie? Tak, i tu jest bezpiecznik i wiesz co, trochę się boję go brać. Bo ja wiem, co było ostatnio. I co, będziemy dołem uciekać? Czyści mnie. Najgorzej, że nie wiem też za bardzo, w jakim kierunku zmierzać, nie prawda? Mam, no właśnie też nie, bo nie mam tak za bardzo. Wiesz co, wzięłam, ale nic się na razie nie dzieje. No, to na razie. No właśnie, wiem. Będę teraz, póki nie ma muzyki, będę sejwować co chwilę. I też generalnie... O Boże. O kurde. Coś z prądami, kolejna jakaś zagadka, obawiam się. Co tu chodzi? Nie czaję. A to co, tam na dół, tak? Idziesz dołem sobie? No tak, tu tak. Aha, no jest idę. No, rzeczywiście prąd. Co, nie wiem, wciskam, zobaczymy. Bo tu po każdej jakiejś ścianie widzę są. Tu są dwa, no a tu są też dwa, czyli jest cztery. Nie wiem, no nie wiem, czy właśnie nie trzeba będzie, żeby wszystkie się świeciły na przykład. A jak to w ogóle jest? Dobra, ja ten pierwszy na przykład wezmę, zapiszę sobie. Teraz tak, pierwszy. Co robić? Co się w ogóle dzieje? Aha, że się zapalają lampki. Dobra, i teraz na przykład ten. Nie wiem jak... No, na jakiej to zasadzie działa, nie? No, pewnie to trzeba jakieś... To chyba będzie jakaś kolejność, wiesz? Tylko nie wiem jaka. Tu i może to. A to znowu się skreśliło. No. Czyli to jest jakaś kombinacja. Szkoda, że nie ma żadnej podpowiedzi. Czekaj, bo się zapaliło to, 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 a to. O. Otworzyło mi się coś. Ale nie powtórzę ci kombinacji, po prostu jechałem na YOLO. No dobra, a może po prostu jakie... A poczekaj, ale może po prostu powiedz mi, jakie no masz przeciągnięte po Czyli prostu. Czyli tak, jak się wchodzi, tak, to na lewo jest ta ścianka. To tak, pierwszy tak, nie mam, drugi mam. No to ja też mam. Jak a się odwracam teraz? Później się odwracasz, to pierwszy nie mam, drugi mam. No to tak mam. Mhm. Ale czekaj, poczekaj. Jak masz tą pierwszą ścianę i już stoję przy tym drugim przycisku, który jest obciągnięty, tak? No. I robię rola. Aha, robisz i patrzę rola. Na ten, dobrze, no, w ten sposób patrzysz. Ma... No, to na wprost tak, jest tak, a później aha, nie. Mhm. A to dobra, no to mam źle. No, bo rozumiem. Źle ci to powiedziałem, coś się otworzyło. Ale... Nie, bo ty powiedziałeś, ja wiem o co ci chodzi, ale dlatego wolałam to. Tak, mhm, otworzyło się. Ale tylko co? Nie wiem co. Aha, tutaj byliśmy po ten, to nie, gdzie ja tu idę? No dobra, no to co, wracamy się, ja myślę, że się wracamy. No tak. No bo, no a tam nic nie było żadnego jakiegoś, co? Nie. Tutaj, gdzie te prądy, nie było żadnego... No nie było. Jakiejś bramki? Nie, ja się boję po prostu, że to się otworzyło do tego ciula. I on się obudził. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie to było? No, trzeba się... A czekaj, tu się trumna otworzyła. Tak? Tak, no to są te, ja takie, te takie trzy trumny były za kratą. No, i jedna się otworzyła i tu jest, coś tu jest. A nie? Jest. A, no. Bezpiecznik. A to jest... A czemu drugi? To ile drugi, tych bezpieczników? Wow. Aha. No ja... A jest jeszcze coś... Widziałeś jakieś jeszcze miejsce na... Nie, dodatkowo? Tylko jeden. Może będziemy odkrywać te po kolei, nie? Ogólnie, poczekaj, bo tam, jak zobaczysz jeszcze na te trumny, ale te za kratą, no, to tam jest tak jakby przejście między jedną a drugą. Ciekawe, czy będzie można je jakoś otworzyć. No nie. Jest takie przejście tam. Jest, widziałam. Warto by było się później może ewentualnie wrócić tutaj, może to teraz się... Teraz do mnie jest dzwonek, przepraszam, cięcie. To robimy cięcie. Dobra. Hmm. Nie chcę tam iść. To co, teraz trzeba... Czekaj, bo gdzie to trzeba było iść teraz? Tu ja idę sprawdzić, bardzo tego nie chcę, ale idę sprawdzić, czy się nie otworzyła krata z tym zboczeńcem. Ale nie wiem, gdzie się wrócić. Którędy to była droga? Takie przez takie wąskie drzwi i na górę musisz A, skoczyć, na górę. Bo pewnie nie patrzysz na Dobra, górę. Dobra, bo ta klapa, no zapomniałem o tej klapie, dobrze. Nie, jest tu zamknięte.
Ha. Ale tu jest jeszcze dalej przejść. A, jest kartka. Kartka i już czytamy. Nie przeczytałam wcześniej, nie czytałam tego. To chyba się pogubiłem w tym labiryncie tych drzwi. That bastard. Bastard to jest... Dobra, ten ciul. Tak. Z angielskiego. Robert... Robert mnie zdradził. Zrobił ze mnie jeden ze swoich eksperymentów. Jestem tu teraz uwięziony. Oszaleję. Jest droga ucieczki, ale jest zamknięta i nie wiem, gdzie on to włożył, odłożył, nie wiem. Co tam się dzieje? A, mój piesek. Aha. Ale już jestem. Dobrze, fajnie, że przeczytałaś. Generalnie przypuszczam, że nie wiem, czy to nie jest napisane przez tego wspólnika, bo było tam, że w poprzednim, jak czytaliśmy, że zatrudnił kogoś do pomocy w pracy w laboratorium. Aha. I aha. Właśnie było tutaj, że został ktoś zdradzony, że Robert mnie zdradził, więc przypuszczam, że no... I pisało, że zamienił mnie w to coś. Czyli to coś. Ja nie wiem, czy ten gość to nie będzie właśnie to coś. I tutaj widzisz dalej, jak powiedziesz, jak zabraliśmy tą kartkę, jest jeden bezpieczny. Tak, czyli... tak, a gdzie jest do włożenia drugi? Ten drugi to tam, ja ci mówiłem, gdzie ten rożek, gdzie wchodziliśmy tutaj, do tej piwnicy. Aha, tak, tak, tak. No, no, tak. No, to tam ja tam byłem. Ty. To ja idę tam. Dobrze. Tylko rozwoję, bo to pewnie się uruchomi teraz. No, ten, tak. Na 100%. Mhm. Gdzie on? Boję się. Co, ale tu się można pogubić. Ja już jestem można. Tak... Tak. Upocony. Jestem upocony, naprawdę. Ty, nie ma go. Otworzyłeś... No, tak myślałam. Ale no, ale to będzie teraz kapa, coś czuję. Hello? Idź pierwszy, idź. Weź. Jezus. Ja idę na pochybel ze sprinta. Pierdziele. Idę. Ale tu jest jakieś zaskoczenie w dół. Jest na razie... To są drzwi. No właśnie. No tam. Może być jakiś boss. Weź. Z bossem, żeby walczyć, trzeba mieć czym. Broń, nie? Trzeba mieć czym. O, jest dźwignia. Dobra, coś się tam otworzyło pewnie, tam ta krata. Ta druga krata pewnie. Mhm. Jo. Czemu on zniknął? A co, chcesz bardzo go spotkać? Nie wiem, po prostu... O Jezus, bezpiecznik kolejny! No, zabierz. Okej, okay, ja już miałam! Kurde! O Boże! No mówię ci, z krainy Oz, jakiś mroczny był strach na wróble. Nie, to było, słuchajcie, dobre. Ja pierdzielę. To było mistrzostwo. Popchnął mnie za kratę, rozumiesz? I... I cię podpalił. I podpalił. Nie podpaliło. No też mnie podpaliło. No, eksperyment się nie powiódł. Jestem, kurwa, okropna. I tu chyba trzeba ten bezpiecznik włożyć. Ja wkładam, ja to mam w kiszce. Ja muszę jeszcze raz to, bo on mnie tak... No, zostaw. Żeby on tutaj mnie nie zepchnął znowu do tego ognia, to by było cudownie. O kurde, no nie, znowu. Ej, on mnie przeniknęłam przez kratę. Jak to jest kuźwa możliwe? Jak to jest możliwe? Jak on to zrobił? No, weź mnie tu. Weź mnie tu. Czekaj. W sensie, weź mnie tu. Weź mnie, bierz mnie. Weź mnie tu. Czekaj, no ja... Aha, tutaj potrzebujemy aha, klucza. To jest łączone z sobą, ale... Jestem w jakimś bezpiecznym miejscu. Czy no ja się może... Wspięłabym się może tu do tych trumn. Może on tu nie może wejść. Nie może. Aha. Muszę się... tu się coś potwier... Aha, krata się jakaś otworzyła. Dobra. Krata się otworzyła, ale... A tu? Aha. Dobra. Idziemy. Nie za bardzo wiem, co w związku z tym. Takie są cieniutkie te...
Te kraterzy, nie wiem o co chodzi. To jest dźwignia. Tylko, Jezu, że... no ale on mnie przenika przez te kraty. To jest źle zrobione. Źle, ja tu się wszystko jego trzeba zamknąć w tym i, mało tego, i go rozpierdzielić. Mało tego, jakiś czas tu się odmierza. Czas? No jest jakaś czasówka, mam tu jakąś czasówkę. Tak, trzeba, trzeba go tak. Otwierasz kratę, wrzucasz go tam. Wrzucasz go tam. Idziesz z nim tam. Ale to jest. Bo to będzie wybuchało. Mam wrażenie, że to jest niewykonalne. Bo on mnie tak przeszkadza, że ja nie mogę. Wiesz co, ja nie mogę tej dźwigni. Problem polega na tym, że mi się zbagował. I ja nie wiem, co ja mam zrobić. To masz dobrze. On po prostu jest w ścianie. Ej, tu jestem. No nie, on biegnie w ścianę. Ja mam zepsutą grę. No. No wiecie co, żebym ja namawiała chłopa do zarażnięcia. Jezus Maria, jestem w tej klatce z nim. To jest jakiś... obłęd, ja nie mogę stąd teraz wyjść. Fuck. No hej, Piccolo, małe bramki. Nie, nie może Nie być. Wiem, nie wiem o co chodzi z tym. Ja chcę go tam zamknąć i chcę go rozpierdzielić. 4, 3, 2, 1. No, kigrzmot. Jak to zrobić? Daj tam mnie spokój. No, prawie. Kurde, to jest bez sera. Nie wiem o co chodzi. Serio, to jest tak pogrzane, bo on tak przesuwa, że... Tak. Ty też tak masz, że nie da rady w ogóle tak. do tej dźwigni tam dojść. Tak, przesuwa mnie strasznie. A jeszcze mnie przesuwa gdzieś w ogóle przez te kraty. Głupie to jest zrobione, znaczy mogłoby to być jakoś lepiej. No nie, ja nie wiem jak to zrobić, żeby on dał se pupy siana. Aha, czyli to jest... Aha, mnie zabiło. Nie mogę go tu zamknąć, nie wiem ja jak to zrobić. Ja też nie wiem jak to zrobić. Zmęczyło mnie to. Co, znowu się zbagował? No on przenika przez te kraty, przecież to jest bezsens i to taki... Ej, rozwaliłam go. Nie wiem. Rozwaliłam go nawet jak nie... Nie, nie rozwaliłam go. Nie wiem o co chodzi, nie wiem. Nie, nie rozwaliłam. To był... Fajnie by było, jakby nie przenikał przez te kraty. No to by było cudnie. Jak go tutaj... No, ja wiem, że jest czas, ale jak to zrobić, żeby go tutaj zatrzymać? Ludzie... Jeszcze mnie kurwa podpaliło. To jest bez sensu, ja nie wiem jak to zrobić. No nie. Jest! Nie, nie jest. Ale hamuwa. Nie, bo zamknęły się przed nim i no ty, tak, i on wyszedł. On się wtopił, no ja wiem właśnie i to jest bez sensu. Miałam to samo. Nie, no to hamuwa, tak nie może być. Albo go zamykamy, albo co robimy, no. No i bez sensu, nie da się tego zrobić moim zdaniem. To jest zbadżone. Dobra, udało mi się. Nie wiem, jak żeś to zrobił. No udało mi się, tylko że... Nie wiem. No i ja teraz... nie wiem, co ja mam zrobić. I teraz co, ja mam tą dźwignię. Jak go daleko w tyle miałeś za sobą, bo nie wiem, nie wiem, że... Wiesz co, wykorzystałem te dwie trumny, które tam są. On się tak jakoś zbadził w tych trumnach tam. W tej sali, nie? No, czaję. Mhm.
I tak wyskoczyłem po prostu w ostatnich 2 sekundach, wyskoczyłem, drzwi się za mną zamknęły i on też tam został. Trzeba dobrze czas sobie tam wymierzyć. No zabiłem go, udało się, tylko muzyka nadal jest. Czekaj. To jest do zrobienia, tylko że no nie jest to dopracowane, prawda? Tylko że ja nie wiem, o co chodzi teraz. Bo tu w środku jest jeszcze dźwignia. No jest. Ona jest chyba jak sobie, jak się zamkniesz z nim chyba, to jakby pomaga ci wyjść, czy jak? No bez sensu to jest. Nie zrobię tego. Czekaj, on coś ogólnie zostawia? Po prostu te trumny, weź wykorzystaj te trumny. No próbuję to. Tak, on zostawia klucz. Dobra, zamknęłam go. Tylko szybko uciekaj od tego, bo to dziwnie wybucha jakoś, tak? Może dobra. Ciebie. Zginął. No i teraz sobie otwórz i... Dobra, mamy klucz do krypty. Gdzie ty masz ten klucz? No tam, gdzie on się ubił. Weź sobie może flarę, będzie ci łatwiej. No, bo ja nie widzę. No, słabo widoczne. A, jest, zostawił. Bardzo słabo widoczne. Uff. A tu jeszcze mnie interesuje, czy da się tu przeskoczyć, bo jest taka tutaj pochylnia. Widziałeś? Nie. Koło tego da się. I tu ten klucz. Chyba. Tak. A, tak, to byłem. No już jestem tutaj. Ja już wyszedłem z kryptu. No to ja już wkładam. Aha. No, tak, dobra. Tak. Ja tam byłem, no. Mamy kolejną kartkę i mamy kolejny klucz. I pokazało nam się. Znaczy, Jezus. Znaczy, wiesz, to było fajne, powiem ci. To było takie fajne, no, tylko że szkoda, fajne. Że... Mi się to podobało. Wow. Że to było tak słabo dopracowane. No w sensie przenikanie przez te kraty to nie... Ja rozumiem, że pewnie ciężko było. A, to my tu jesteśmy. Taka, to trzeba przeczytać. Przed tym kościołem. Aha. Dobra, co tym razem? Co my tu mamy? No. O Boże, nie wiem, co znaczy. With great sorrow? Co znaczy sorrow? Sorrow. Z wielkimi wyrazami szacunku, nie wiem. No. Żalu, że poinformujemy, że informuje, że dziecko Mary odeszło. Biedna kobieta. Najpierw jej mąż, teraz dzieci. Mhm. Robert również jest pogrążony w bólu. Tak. Nie sądziłem, że lubił swojego nephew, czyli bratanek. Bratanka tak bardzo. Nie wiem, co teraz zrobimy. Nie wiem, co teraz zrobimy. A my wiemy, co zrobimy? Mamy klucz. I ten klucz jest tam właśnie, pamiętasz gdzie? Tak, czyli wracamy się tym całym lasem tu. Tylko, że ja bym chciał jeszcze zobaczyć tutaj, bo tu są takie skałki. A nie, tutaj nie. Tu jest pozawalane. Na razie tu cisza, spokój w tym lasku. Wejdę jeszcze tutaj dookoła, ale nie. W lasku to co najwyżej to możesz pijoka. Tak. U nas przynajmniej na osiedlu w lasku pełno pijoka. Magiczny lasek. Hej. Czekaj, bo tutaj... A nie, to jest jakiś bluszcz, ale tutaj... tu jest właśnie wejście do tego garażu. Ja tam byłem, jak mnie gonił ten ćwok, nie? Jak już przy tym... Patrzę na ten bluszcz, wiem, o który bluszcz ci No, taki bluszcz tutaj, no. Ale to nie, bo z drugiej strony jest taki sam. Tutaj normalnie możesz wejść do tego garażu. Tylko, że... Pytanie na przykład po co? Czy na przykład takie auta można przesunąć? Bo było tak, że kiedyś w customie widziałem, że... Tak. Można było auta przesunąć. Graliśmy w ten custom. My żeśmy grali. To był świąteczny custom chyba. Tak, i tam było, nie? Tak. A, tu kanisterek jest.
Znowu jakiś bukłak. Właśnie jest. No i kartka jest. Papieru pod, pod tym stołkiem tu. Jest. Zaczynamy. Co tym razem? Nasz English. Translatuj. Proszę, poproszę, nie ładnie wiem, cię I don't know what going in this house. Nie wiem, co się dzieje w tym domu. Wszyscy się dziwnie zachowują. Słyszę krzyki. Na dole. Ostatniej nocy. Pytałem Roberta i Mary. But they say that is very... was crazy. Ale powiedzieli, że... Nie słyszeli chyba tych wariuje. A że wariuje, nie, bo... Nie słyszeli o tych Oni krzyków. Oni nic nie słyszeli. Ich, czy ja rzeczywiście tak, wariuję? Tak, szale wariuję, nie? A co to za bukłak? Jerry Khan? Nie wiem, co znaczy. No, Jerego, no. Jerego bukłak. Tom mu zostawił. Tom mu zostawił i już. No dobra, no to idziemy w ten dom znowu. No z tym kluczem, jest, nie? Tak, tu jest czerwony. Fajnie, że teraz możemy się tak na spokojnie tutaj rozejrzeć, bo... Tak. Po tej kuchni bym się rozejrzała. Tutaj akurat mam ją na wylocie. A nie, to są tylko te drzwi. Herbatka. No na uspokojenie to bym tak walnęła. Na jej miejscu sobie. Co? Jesteś w kuchni? No. A to teraz jeszcze tutaj bym poszła. Dobra, to jest... Aha, bo to jest połączone ze sobą. No jadalnia, dobra. Ale to chyba dobra. Nic nie będzie. Coś tak czuję, że chowam. To było na górze chyba, nie? Gdzieś? Czy nie? Nie, basen powinien być na dole. Mi chodzi o ten... O ten klucz, gdzie to możemy no, użyć. No, on był przy tej wodzie, tam gdzie można było wejść na daszek. Aha, to ten taki, gdzie ta woda, ten daszek. Tak, to, tak, czekaj, no woda to na pewno była na parterze, tylko nie pamiętam już gdzie. Po prostu. Idę w te pierwsze, co żeśmy kiedyś szli. Tak. I tu na górę chyba, tak? Tak, jest tu. Nie na górę. Idź cały czas dołem, tam gdzie przy tym panelu będą takie drzwi. Aha. Tak. No. I to są te zielone? Tak. Dobrze, że tak jakoś opanowaliśmy te pokoje, powiem ci. Kolejne zwłoki. O shit. Tutaj jakieś rośliny. Są klucze jakieś. I kolejna kartka chyba. Tak. A klucze jak się nazywają? Depozytki. Patrz, okay. Są wagi, widzisz? Widziałam. Można przesunąć ciało? Nie. To nie. One of the plants are growing faster. Jeden z plants, no to czyli przypuszczam, że z tych eksperymentów plants to nie są... bardzo szybko. No właśnie. A to nie rośliny? Rośliny. Chodzi o rośliny. Rosły dość szybko. Szybciej niż pozostałe. Na wypadek, gdyby były zbyt duże, zbyt to stworzyłem jakby jakiś toksynę, jak, tak? Z alkoholu, piasku i wody. Tak, czyli będziemy pewnie musieli te trzy składniki odnaleźć, bo tak, są wagi. Tak, i będzie to można było zniszczyć tą... No i po prostu może musimy stworzyć... Tak, stworzyć toksyczne, żeby zniszczyć roślinę. Ale myślę, że no to tak, to my z tego wszystkiego to mamy na razie tylko i wyłącznie ten bukłak, tak? A bukłak to jest jako... będziemy trzeba to podpalić. Być może. W każdym bądź razie proponuję to... Tak. Te składniki, słuchajcie, wszystkie znajdziemy będziemy sobie... Będziemy sobie szukać. W następnym odcinku. Fajnie się to zapowiada. Ciekawe, co bardzo tam jest. Podoba mi się. No dobra, ale to do następnego. Pa, pa. Pa, pa.